Karol Milewicz, lat 44, ojciec dwóch córek niepełnosprawnych, 17 i 18 lat. Kasia Milewicz. Na czym polega niepełnosprawność waszych córek? Nasze córki urodziły się z tym samym 22 chromosomu. Jak się urodziły, to w Polsce było bardzo mało tych przypadków. Lekarze nawet nie wiedzieli, jak leczyć po prostu te dzieci. Wiktoria starsza w trzeciej dobie dostała krąkowca w szpitalu. Zarażona krąkowcem została. I mimo że obydwie córki urodziły się przez cesarskie cięcie, to córce w szpitalu zniknęli też staw biodrowy. Bodajże w siódmej dobie czy coś takiego. Później trafiła na wyciąg, gdzie źle założony wyciąg spowodował niedowład piotki lewej nogi i przez ponad 7 lat nie można było jej pionizować. Miała nóżkę krótszą o 1,5 cm od drugiej. Czy widziałaś, Kasiu, że dzieci będą miały tę wadę? Byłaś w ciąży? Jak to było? Nie, bo pierwszą ciążę miałam usuniętą w wieku 10 tygodni w szpitalu, który podlegałam, bo jeszcze wtedy nie mieszkałam, nie byłam zameldowana w Olsztynie. Gdy usunęli mi ciążę w tym szpitalu, które podlegałam, ten materiał genetyczny mieli wysłać do Warszawy i dowiedzieć się, dlaczego płód obumarł, no i mieli mi powiadomić. Dopiero parę lat temu sama zadzwoniłam do tego szpitala, napisałam pismo, zwróciłam się, żeby udzielili mi informacji, co było przyczyną, że ten płód obumarł. No i dostałam odpowiedź, okazało się, że była wada genetyczna, też ta trisomia 22 chromosomu, jak u Madzi i Wiktorii. Żebym wiedziała, że będę rodziła chore dzieci, to w życiu nie zdecydowała się urodzić kolejnego chorego dziecka. I to zamiast mnie powiadomić, zlekceważyli to. Ile kosztuje opieka nad dziewczynkami? Ciężko jest zliczyć kwoty dokładne. Co musicie robić, żeby właśnie dziewczynki funkcjonowały? Ja może powiem tak, bo dużo problemów zdrowotnych, które mają Madzia i Wiktoria, to jest podciągane pod tą wadę genetyczną. I to nie do końca jest to, że na przykład Magda ma tak, niby padaczkę lekooporną, ale jak zaczęłam się interesować zdrowiem, i zaczęłam kupować i podawać jej produkty lecznicze, witaminy, no to ta padaczka ustąpiła i ona do dziś nie ma, już chyba parę miesięcy nie ma. No ale lekarze nie zgadzają się na to, żebym ja sama leczyła. No ktoś może się zapytać, a nie boi się pani leczyć? Tu jedna z pani dziennikarek mnie się zapytała, no nie boję się z jednej strony, bo to są naturalne, ale z drugiej strony, no właśnie, to ja powinnam sama leczyć, to lekarze powinni wiedzieć, jak córce pomóc, jak leczyć, pomimo że przyjmuje 16 lat lek przeciwpadaczkowy, no to te leki do końca nie działają, nie pomagają. Pomagają witaminy, zwykłe proste witaminy, suplementy i dzięki temu córka nie ma ataków epilepsji. To są duże koszty. No bo teraz ile dziewczyny, ile macie pieniędzy na dzieci z państwa? Z państwa otrzymujemy 380 groszami na Madzie, 380 zł na Wiktorię, no plus 500 plus, ale to tylko i tak do 18 roku życia. I co się skończy? To jest to samo. W 380. Czyli tak, Madzia otrzymuje 380 zł, Wiktoria otrzymuje 380 zł z groszami, no i plus po te 500 plus, ale to i tak jest tylko do 18 roku życia. I to się skończy. I to się skończy. Kiedy to się skończy? Te 500? Teraz w tym roku 1 sierpnia Wiktoria kończy 18 lat. Dobrze, i ty nie pracujesz? Ja nie pracuję, otrzymuję jedno świadczenie pielęgnacyjne, te 1400, nie dwa świadczenia, bo niektórym się wydaje, że to są dwa świadczenia. To jest, pomimo, nawet jeżeli się ma dwoje czy troje dzieci niepełnosprawnych, to jest tylko to jedno świadczenie pielęgnacyjne. Mhm. Czyli nie pracujesz? Nie pracuję, nie mogłabym przy dwójce. Przy jednym jest ciężko, co mówić przy dwójce. I co chciałam powiedzieć, nasze dzieci utrzymują firmy, ludzie, zwykli ludzie,
przekazując 1% podatku i darowizny, bo my z tych pieniędzy, które otrzymujemy ja i mąż, bo mąż no, zarabia najniższą krajową, no nie bylibyśmy w stanie utrzymać tych niepełnosprawnych dzieci i powiem szczerze, że ja się dziwię, że w ogóle MOPS nie zabrał nam dzieci, bo my mieszkaliśmy przez parę lat na stacji. Po latach mieszkaliśmy na stacji. Mieliśmy taką biedę, że na chleb nam brakowało pieniędzy, na operacje nie mieliśmy pieniędzy. Ja starałam się o pomoc z MOPS-u, o opiekunkę chociażby, no to powiedzieli, że muszę płacić za tą opiekunkę. Starałam się o zapomogę pieniężną z MOPS-u, to otrzymywałam odpowiedzi negatywne, nie chcieli nam pomagać, bo my nie byliśmy zameldowani w Olsztynie, to musiałam napisać pismo do kolegium odwoławczego. Wtedy, od tamtej pory zaczęli pomagać, ale to też nie była wystarczająca pomoc, bo my mieszkaliśmy na stacji. Dzieci nie były jeszcze wtedy w fundacji żadnej przez parę lat, dużo lat. Nie wiem, może od 2008 roku są w fundacji i dopiero korzystamy z tych pieniędzy, a tak to było bardzo ciężko. No, Caritas nawet nie odmawiał, bo oni w ogóle do nas się nie odzywali. Jak ja pisałam prośby o pomoc, to nawet się nie odzywali, nie odpisywali na moje pisma. Ja nie zawsze mogłam tam do nich podjechać, bo jak dzieci były w domu czy chorowały, a kiedyś bardzo często chorowały. Ale jesteście razem, nie jesteście małżeństwem. Jak to? Jak wam jest? Jest ciężko, szczególnie dla małżonki, bo jeżeli ja wychodzę przed 6 do pracy i nie wiadomo kiedy wracam, bo wracam czasami o 15, 16, 17, czasami gdzieś wyjedziemy w delegację, to ona zostaje sama, sami pęka w domu. I przy dwójce dzieci naprawdę ona jest zarobiona. Nie ma czasu na nic. I jak ja jestem w domu i mam możliwość jej pomóc, to staram się jak mogę, żeby jej pomóc. I żeby odetchnęła. Sama, bo sama z dziećmi praktycznie nigdzie nie wyjdzie. Zakupy jakieś zrobić to tylko blisko domu. To jeszcze jak jest ładna pogoda, to później z dziećmi, a jeżeli jest brzydko, to czeka dopiero aż się wrócę. Nie ma żadnej takiej pomocy. Nikt nie dziwi, że ojcowie zostawiają te swoje niepełnosprawne dzieci, żony, bo jest ciężko finansowo przede wszystkim. Ojciec, który widzi przyszłość, nie potrafi sobie wyobrazić, jak wygląda przyszłość takiego niepełnosprawnego dziecka. Brak pieniędzy, brak jakiejkolwiek pomocy, bo nie sądzę, żeby tam po prostu z dnia na dzień odchodzili, bo są tacy, że może odchodzą z dnia na dzień, ale jak ojciec widzi, czuje tą bezradność, bezsilność, że nie jest w stanie zapewnić przyszłości, dla niego też jest ciężko opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, po prostu odchodzi, żeby miał lżejsze życie. A jak się czujecie tutaj w Sejmie, na tym proteście? Ja może powiem pierwsza, bo ja to jak tu przyjechałam na początku, to czułam się jak na wczasach, bo jestem tutaj z mężem, a tak na co dzień to zazwyczaj jestem sama. Bo tak też jest, jak wyjeżdżam gdzieś tam razem, czy do sanatorium, czy na turnusy rehabilitacyjne, to Karol zajmuje się jedną córką, ja drugą. I ja odpoczywam, bo naprawdę jest bardzo ciężko przy dwójce niepełnosprawnych dzieci, a nasze państwo nie pomaga jakoś szczególnie, nie pomaga w ogóle dla tych rodzin, które mają dwoje lub troje niepełnosprawnych dzieci. Nie ma żadnej dodatkowej pomocy. I ja tu czuję się, no odpoczywam. Dzieci się dobrze też czują, bo tutaj mają kontakt z innymi ludźmi. Nie martwimy się o nic. Mamy wszystko pod nos dane, jedzenie, obiad. A czy czujecie na przykład rezygnacje takie? Czy na przykład, przepraszam, że ja to pytam, ale czy czujecie się poniżeni? Tak, czujemy się poniżeni. Czujemy się, jakbyśmy byli na marginesie społecznym, ale im bardziej nasz rząd pokazuje nam to, jak gardzi nami i tymi osobami niepełnosprawnymi w całej Polsce, to mamy większą siłę jeszcze o to walczyć, tym bardziej. I planujemy zostać tu do końca, aż po prostu uda nam się osiągnąć to, z czym tu przyszliśmy. A przyszliśmy tutaj z dwoma postulatami. Pierwszy właśnie jest te 500 zł dla tej niepełnosprawnej osoby, która ma trafić do portfela, żeby miała na godne życie, na jedzenie chociażby, na leki, produkty lecznicze. Że ktoś mi zarzuci moje teraz słowa, ale to, co robi rząd obecny tutaj z osobami niepełnosprawnymi, to się już powtarza w historii w latach 30. Każdy wie gdzie.
Nie będę mówił tego głośno. Przemówienie pani Rafalskiej, dokładnie filmiki historyczne, propagandowe, też polityków z tamtego okresu. No właśnie, jak jest z tą władzą polską, która więcej obiecywała, czy obiecała? Jak się czujecie traktowani przez polityków? Powiem szczerze, że ja się polityką tak interesuję, bo nie mogę na to, czy to się dzieje, bo nie tylko niepełnosprawni są spychani na margines społeczny, ale też i starsi ludzie. Starsi, niedołężni już są spychani na margines społeczny. I ja uważam, że każdy, kto dojdzie do władzy, jakakolwiek partia, to jest to samo. No, może być jakaś tam różnica, chociażby PO pokazało, że się z nimi prędzej dogadać, poszli bardziej na ugodę. A PiS, dziwię się, naprawdę pomyślałam, że... Tak, ja odczuwam bardzo, bardzo duże wsparcie społeczeństwa i dostajemy SMS-y, kartki, koledzy do mnie z pracy dzwonią, każą się trzymać, mój pracodawca, pozdrawiam go serdecznie, jeżeli będzie mnie widział, na pewno wrócę do pracy. Kiedy? To jest fajne, że popierają niepełnosprawnością i za to im bardzo dziękujemy, naprawdę to jest niesamowite, bo nie sztuką popierać kogoś, naprawdę jest godne podziwu i szacunku właśnie, jak się widzi, że ludzie, którzy nie mają nic i oni... Mam takie ostatnie pytanie na koniec. Czego się boicie najbardziej? To jest bardzo trudne pytanie. Tak, ja odczuwam bardzo, bardzo duże wsparcie społeczeństwa i dostajemy SMS-y, kartki, koledzy do mnie z pracy dzwonią, każą się trzymać, mój pracodawca, pozdrawiam go serdecznie, jeżeli będzie mnie widział, na pewno wrócę do pracy. Kiedy? To jest fajne, że popierają niepełnosprawnością i za to im bardzo dziękujemy, naprawdę to jest niesamowite, bo nie sztuką popierać kogoś, naprawdę jest godne podziwu i szacunku właśnie, jak się widzi, że ludzie, którzy nie mają nic i oni...